Siema, Czekolosty. Woleju. Witam was w kolejnym odcinku z tygodnia w FL Studio. Tak jak obiecałem w tamtym odcinku. Tak, to robię. Będziemy zaczynać od teraz. Tak jak otrzymujemy tunel raka. Gdzie? Więc... No, trzeba się zacząć do pracy. Myślę, że zrobimy w tempie 115 bpm. Jakby coś tu nagrywam przez pod rząd. Nagram też chyba na środę i czwartek. Nie będę czytał za bardzo komentarzy. Jest odcinek z poniedziałku. Przepraszam. Jeszcze muszę nagrać. We wtorek, na środę, czwartek. Potem mam sobie przerwę. Może w środę też zapas. Już po informacjach. Zacznijmy. Kabelki poprawić. Dobra. Myślę, że sobie możemy zacząć tą stopą. Ta stopa nie brzmi najgorzej. Snare. Taki hi-hat. Opiec. Jeżeli by zrobić. Okej. Okay. Moim zdaniem, okej. Okay. Wtyczki w FL Studio 20 FL Slayer. Kiedyś było i to było bardzo fajny bas. Dobra. To co? Może zróbmy sobie może najpierw bas. My go na jak chcecie na przykład poradnik z tyczek do FL Studio, to piszcie po prostu. Na strzałkach prawą stronę chodzi do takiego panelu prawym przyciskiem myszy. No. Rozpiszmy sobie to pod cztery. Teraz co w tym momencie? To bym klawisze. Nie będę tutaj jakoś bardzo kombinował. Okej, klawisze. Na razie tyle. Zobaczmy, co z tym robić. Ja bym to zrobił w taki sposób. Coś takiego, taka bardzo... No okej, myślę, że nie jest tak źle i wyjdzie z tego bardziej taka popowa, bardziej taka... blisko... Pitch steps... Control B... I jeszcze tak, okej. Klawisze. Taki, żeby musiał być perwa, a? Dobra i jego. I panel mi się łączy. Nie ten sposób, tylko w ten sposób. Zrobić. Przepraszam, że tak zamilkam, ale no myślę nad tym. Jakby można było zrobić ten utwór, widzieć teraz sobie kompletnie od podstaw i nic sobie nie przykład.
Tak jest. Chociaż myślę, że akord E-dur. I myślę, że tak będzie dość dobrym rozwiązaniem, by nie było, że... Okej. Okay. W tym momencie tutaj musi być przerwa jednego dźwięku. I dajmy sobie tytuł. Tu. I akord do tego pasuje. Właśnie. Myślę, że no to już zaczyna troszeczkę mieć. A tak. Leć. Nie, troszeczkę. Niżej. Strojenie jest. Coś tutaj nie gra. Tak. I tu musi być. Nie podoba mi się ten ostatni. Ten ostatni jest beznadziejny. U. A w sumie CDR zrobiłem. No okej, okay. Myślę, że ten utwór jest dość lepszy. Lepszy niż tamten utwór. Więc co, idziemy dalej. Właśnie chciałem, myślałem, żeby zrobić to może z flowem. Nie pasowało, ale jak sądzicie, wiem, to jest właśnie Crypt Bliss. Dzięki. Ten. Ctrl T. Ctrl. Dłużmy. Tym samym ściszył. Prawy przycisk myszy i tak może się właśnie przeciągnąć. Bym tu dodał jeszcze jakiejś tej perkusji. No właśnie. Perkusja. Jeszcze snare'a. Batom to 7 i 8. Mm-hmm.
Tak, tylko dwa. Sposób miastera. Ja ci to... Jedzę. Aj. Teraz wchodzimy w pianorola. Tak. Wracaj. I w ten sposób. Więc co, przechodzimy do etapu serii. No po prostu będziemy w tym momencie mikserować. A więc tak, zacznijmy od stopy. Tak, tak. Duty parametric order. Typ high pass. Order step 8. Podbijamy sub bass. W ten sposób. Teraz robimy nie reverb. Myślałem o reverbie, ale nie to, co chciałem. Replace Maximus. Low. Might. High. Troszkę to skompresujmy. Ale nie ściszajmy. Ale ściszyłem troszeczkę, więc dam fruity balance. 1 decybel. Głośniej. Tu coś tutaj, coś tutaj, tutaj. On ma być pod... 9. Jemu damy reverba. Reverba i mu damy też Maximusa. Solo, low. Fine. A tak troszeczkę. Up. Za głośno troszeczkę. Za głośno. Przepraszam, jak mikrofonem szturchłem. -9 dB. Hit. Och, za źle. Kurde, no. 8, 9, 10. Myślę, że w hi-hacie nic nie będziemy zmieniać. Mono. Troszkę podgłośnijmy. I tyle. Ja bym mu dał jakiś efekt ładny. Koniecznie reverbu. Czyli panoramujemy. Teaser. Okej, coś takiego. Stereo. Lecimy dalej. Jeszcze nie chcemy słyszeć utworu całego. Pod 11 podpinamy 7, 8, 10. Żeby nie robić po prostu miliard razy to samo. To. I słuchamy teraz 3. Ok. I co to? Co? Mamy już gotowy cały utwór, jeszcze tylko trzeba zaaranżować. Najpierw go przesłuchajmy.
Nie, pasuj. To jest bardzo one. Tak o. Jest efektora. Stopa jest za cicho, zdecydowanie za cicho. Dałbym jej też reverb. Reverb ma Maximusa. Kompresor. Niby jest głośna, ale no to... O! Coś tak, takie rozwiązanie też jest dobre. Byte by channel. I lecimy. Myślę, że na początek poleci sobie perkusja. Lecimy dalej, potem poleci... czyli bas i to może wykuleć, potem poleci coś takiego. O, to sobie i to się będzie mogło powtórzyć 3 razy. I potem wejdzie nasza melodia, najpierw hi-hat iść. Godzina. Ja. Tu. Dom w ten sposób. I co można zrobić? Można zrobić coś takiego, że tutaj będzie przejście. I dla pianina można nadać ten efektor, ale w taki sposób, że tutaj damy create auto clip. Ja chcę zobaczyć, jak nie to, tylko. Nie preset, ja bym zrobił to bardziej takie. Bardziej takie przemulone bym to zrobił. Okej, myślę, że taki będzie chyba najlepszy. Robiliśmy autoklipa. Teraz na jakiej zasadzie on działa? Teraz jest prawdopodobnie zrobiony w taki sposób, że tu... Prawda? Patrzmy. Na odwrót. Na odwrót działa. Tak, to musi być podniesione, to musi być w dole. Też musi być w dole. A to do góry. Dobra, tak, wyłączamy. Mieliśmy sobie troszeczkę. A tutaj poleci. O. Ale tu zapomniałem o pewnej. Tam jest odwrócenie tego filtra, nie filtra, tylko efektu, na nowo. Tutaj musi jeszcze coś lecieć. Dobra. Ach,
kiedy baterii. Musi być jakiś taki. Nie, nawet już mam pomysł na jaki to może. Taki. Ctrl-E. Wrócimy. Tu okej, i tego nie musimy mieć. To po prostu leci sobie tu. I myślę, że teraz tak. W tym momencie troszeczkę obniżmy. W tym momencie sobie po prostu puścimy melodyjkę. Leci. W miejscu będzie tego. W tym miejscu tego. Idąc dalej. Pozbędziemy się tego. I zobaczmy jak to brzmi. Hi-hata brakuje. Coś takiego myślałem, że można zrobić. Słuchajmy do końca. I hi-hat jeszcze, bo to jest takie porządniejsze przejście. Crashem. Dobra. Okej, okay, tylko że to bym sobie. Nie. Dobra. Myślę, że utwór skutowy też jak zwykle będzie na kanale po prostu. Ten odcinek leci też dzisiaj, czyli we wtorek. Już nie wiem, czy go nie dać środy. Nie, leci dzisiaj we wtorek. Leci. No. Odcinek czwarty też będzie w piątek, będzie w sobotę, będą trzy i w niedzielę jeden. Więc co? Chciałem z wami żegnam. Nara generały. By było na tyle z tej strony po kolei. Do następnego. Was zostawiam z utworem. Nara.